Mili słuchacze, rok 1963 chyli się ku końcowi. Myśli nasze cofają się wstecz, wspominamy miłe, ale również i przykre chwile i przeżycia tego mijającego roku. Nam wszystkim przyniósł on z pewnością wiele niespodzianek, rozczarowań, szczęścia i różnorodnych problemów. Również i my, współpracownicy redakcji polskiej w rozgłośni fali niemieckiej z Kolonii, wspominamy wydarzenia ubiegłego roku, reasumując nasze wysiłki i starania, aby naszym słuchaczom w Polsce udostępnić możliwie pełny obraz wydarzeń z życia w Republice Federalnej Niemiec. Nie mamy zamiaru wymieniać wszystkich szczegółów naszej pracy, ale pragniemy naszym słuchaczom z okazji kończącego się roku przypomnieć kilka z naszych, jak uważamy, najciekawszych i charakterystycznych reportaży i wywiadów. Dużo było tego, z czego można by wybierać. Zdecydowaliśmy się oddać głos jednemu z czołowych krytyków literackich, znanego zresztą i w Polsce, pewnej studentce, która, powróciwszy z 3-miesięcznego pobytu naukowego w Polsce, opowiadała nam o swych doświadczeniach. Poza tym czołowemu polskiemu kompozytorowi oraz jednemu z najbardziej znanych w Polsce dyrygentów. Będzie to mały przekrój naszej pracy schylącego się ku końcowi roku. W styczniu 1963 roku przeprowadziliśmy w Hamburgu wywiad z krytykiem literackim Marcelim Reich-Ranickim na temat współczesnej twórczości literackiej w NRF. Na ten temat powiedział nam pan Ranicki. Bromanią, sytuacja z literaturą niemiecką zupełnie zmieniła się w ciągu ostatnich 3 lat. To znaczy, dokładnie mówiąc, nie zmieniła się ta sytuacja, ile echo, ile rozgłos tej literatury. Grupa 47 i jej czołowi pisarze uważani byli jeszcze lat temu, jakieś 3-4 lata temu, za pisarzy może interesujących, oryginalnych, ciekawych, ale niezbyt poczytnych. Dzisiaj są oni najczęściej czytanymi autorami i Niemiec i mają ogromny rozgłos na całym świecie już. Jeszcze 4 lata temu Günter Grass był zupełnie nieznanym autorem, który otrzymał nagrodę Grupy 47. Dziś jego powieść Blechtrommel we Francji jest największym sukcesem literatury niemieckiej od zakończenia II wojny światowej. Jest właściwie, jeśli idzie o rozwój literatury niemieckiej, najistotniejszym zjawiskiem to, że generacja, która rozpoczęła pracę literacką mniej więcej w latach 47-53, dziś doszła do pewnego poziomu istotnego już dla literatury światowej. Poza tym zapytaliśmy pana Ranickiego o jego zdanie na temat recepcji literatury polskiej w NRF. Proszę panią, to jest dość skomplikowana sprawa, recepcja literatury polskiej na terenie Niemiec Zachodnich. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że ilość książek polskich, jaka ukazała się w tym kraju w ciągu ostatnich kilku lat, jest bardzo duża. Można wymienić bez trudu jakieś 50 pozycji. Znakomitych, ciekawych, kiepskich, złych, dobrych i niepotrzebnych książek. Tłumaczą różne wydawnictwa, tłumaczą wydawnictwa, które rozsądnie dobierają i tłumaczą wydawnictwa, które byle co tłumaczą na niemiecki i zupełnie niepotrzebnie tłumaczą. Powody tego zainteresowania są przede wszystkim natury materialnej. Wydawca wydaje książkę po to, żeby zarobić. To jest głównym powodem, ale jest rzeczą ciekawą, że 10 lat temu nikt w Niemczech nie uważał, że można zarobić polskimi książkami, a dzisiaj wydawcy uważają, że mogą zarobić. Więc coś się zmieniło. Zmieniło się to dlatego, że inteligencja niemiecka, czy też powiedzmy skromniej, pewna część inteligencji niemieckiej interesuje się istotnie polską literaturą, filmem polskim, sztuką polską, grafiką szczególnie.